Dobry wieczór, moi drodzy. Co tam u was słychać, kochani moi? Właśnie się dowiedziałem, że stare baby rucham za hajs. No, zimniutko na dworku. A tu trzeba lecieć do roboty na noc. No. Słuchajcie, po pierwsze, każdy, kto mnie zna, to wie, że ja ze starych rzeczy lubię tylko stare czasy. Ale one już nie wrócą. Więc pozostają mi wspomnienia po starych czasach. O, gdzie jest pilot? Leci tu z nami pilot? No dobra, mniejsza z tym. No i tam jeszcze jakiś koleżka się rozpisuje, że jakiś Patryk mu to powiedział. A co, Patryk materacem był, kurwa? Niech przyjdzie jakaś starsza pani, powie, że kiedykolwiek, gdziekolwiek kładłem jakąś starszą od siebie. Nie ma takiej opcji, to ci rozczaruje, kurwa. No, a co do branży, jaką się zajmuję? To branża porno, kręcę filmy. No, chcesz wystąpić? Tylko pamiętaj, że to nie ty będziesz ruchał. Dobra. Na głupotę nie ma leku, niestety. Ale uwierzcie mi, że naprawdę mi to nie przeszkadza. Piszcie dalej. O, co ty tu robisz? Mau. Mau. Chcesz na dwór? Nie, znika. Jego, co to za łóżka? Ty słyszałeś, że to mój starszy baby rucha? Nieźle, co? No. Nieźle, to ja z tego wszystkiego muszę wklepać sobie galvanic lift, ale wcześniej serum z kwasem hialuronowym. No, żeby zatrzymać ten proces starzenia, bo i tak mu pomagam, że tak powiem, przyspieszam ten proces na własne życzenie, więc muszę go spowolnić teraz odrobinę, przez parę dni chociaż. No, serum z diamentami dostałem nowe. Z La Prairie. No kurwa, w mordę jebane. A coś mi powiedzieć jeszcze właśnie odnośnie tych komentarzy. Nie, no miło się czyta, no przecież normalne, że głupoty się zawsze miło czyta na swój temat. No nic, próbujcie sił dalej. Jak coś, to się nigdzie nie wybieram, jestem z wami. Jestem z wami. Cały czas, nigdzie się nie wybieram, tak jak mówię. A nie, przepraszam, jutro lecę do Wrocławia. Buźka od Juśka. Cieszycie się? No. Halo Wrocław. Uwaga, jutro. Doznania i wstrząsy. Będą wąsy, a na parkiecie pląsy. Pozdrawiam Anię. Starą albańską Witwalbanę. No. W ogóle wszystkich bliskich pozdrawiam. Dobra, hrabia pozdrawia i do pracy spierdala. Ciężkie czasy, musiałem pójść do pracy, no na noc niestety. Tak się złożyło, że w nocy teraz robię odwierty.